I zaczynamy czwartą część restreamu, który się pojawia na YouTubie, na którego w ogóle nikt nie ogląda. Smutne. Ale w sumie zrozumiałe. W ogóle mam ochotę zagrać CFGW. Dawno nie grałem. Tak pobić jakiego wielkiego bossa. Tak wielkiego jak Dezen. No pijany. Większość gier z bundli nigdy nie odpaliłem. No dobra, to idzie to zrozumieć. Ja no, kupiłem, znaczy, no, może nie tyle kupiłem, co ja kupiłem ponad 1600 gier, może 2000 gier i zagrałem w 10. Wątpię, ma więcej takich gier. No, a propos. Ale ja jestem kolekcjonerem. Ja jestem zwykłym kolekcjonerem. Battle of Bruges. Czyli to jest Belgia, tak? Pulge to Belgia chyba. Albo Bulgia? Dobra, gramy w Bulgię. Trzy misje w Bulgii. Trzy misje w Bulgii i koniec. Nice one. Czyli w 3 godzinki mniej więcej przejdziemy całą grę. Nieźle. Choć w sumie kampanię rosyjską wyjątkowo długo przechodziliśmy. Kampanię rosyjską się przechodzi, z tego co wiem, około 30 minut. Ale to 40-50 minut ciągnąłem. Plan był dobry. O nie! O nie, mam bala, mam pistolet! Dobra. Bazooka, kurde, bazooka się przydaje. Hahaha. Jezus Maria. No i zmarnowałem bazookę. Jezus Maria, co się dzieje? To jest jakiś koniec świata. Dobra, kij. Serio musiałem pociągnąć za wajchę, żeby wypalić to? Ja wam dam blitz tu. Jej, niemiecki Wilkom zniszczony. Jezu, za mało klatku. Serio, PS2 nawet nie wyrabiało 300 klatkami. Serio się nie dziwię, dlaczego niektórzy uważają 30 klatek za max. Za jakiś cud cudów. Jezu, ile tych czołgów. O! Pławimy się w snajpiera, w białą śmierć. Ała, biją nas! God damn it! Pam, 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 pam. Mam 7 apteczek, może przeżyję biegnąć do celu. Chyba nie. A tu też jest zawsze jakiś pomysł. O, apteczka. O, kolejna apteczka. Biegnę po apteczkę po to, żeby ją umrzeć. Lul. W sumie te czołgi są nawet nie są straszne. Lul.
6. I to jest Belgia. Bitwa Ardennes, Battle of Bulge, nazwa amerykańskiej historiografii. O, co ja wysadziłem? Cześć. O, bazooka. To nazwa Bitwa Ardennes, aha, dobra. Ta Bitwa o Bulge tak mnie zmieniła, ale Bitwa Ardennes to ja znam. Bitwa Ardennes znam. Ja nie, demon prześliguje co na MMS przed roku. To jest Belgia. W sumie to nawet dzisiaj kiedyś czytałem, że te magiczne 30 FPS-ów to po prostu bezpieczna i stosunkowo mało wymagająca granica płynności, więc jest stosowana na konsolkach. Ej, to by miało sens, ała. Haha! Co tu się stanęło? Dobra. YOLO. Nie mogę przeskoczyć przez okno. O kurde. A wracam się. Wracam się na piętrynkę. Na piętrynku było fajnie. Tak jakby. I to jest Belgia. Będę komuś aż tak bardzo przy kilku pytaniach strzelać. I to by miało sens. O kurde. Jan Boski, ten czołg jest wytrzymały. Nice one. Jeden czołg zniszczony. No kurde, panie czołg. Czyli cztery takie naboiki są potrzebne do zniszczenia czołga. No i nie mam więcej, no i nie mam więcej. I umrzemy, wszyscy umrzemy. Ale chyba gdzieś widziałem jeszcze. Ne, Egevel. Metki dal, mnie metki nie interesują. Ahaha, dzięki. W sumie genetami możemy, chyba. Będę tak rzucał granaty, może się uda. O, faktycznie trafiłem. Skąd? Jezu, stąd. Idę stąd. Nie możemy. Kurde, i tu jeszcze typy chcą iść. No weźże, umrzyj. Tak, jak to podpalę, to może to się stanie. Nie, to zadziałoby przy tamtym czołgu, którego już nie ma. Właśnie chciałem odpalić te działa wcześniej. Trzeba wyczasnąć skądś granaty. To skąd? Koledzy, nie wiem czy wiecie, ale mamy problem. Byliśmy tam memy, jak na BF3 na konsolkach była możliwość wyłączenia AA. AA? O kurde, dwóch typów mi zginęło. Umrzyj czołgu! O kurde, do typu! Aha. Są granaty. Dobra, jeden granat, zawsze coś. O,
Dobra. Dobra. Nie zmieniam to faktu, że dalej mamy problem. Kurde, weź zniszcz takiego czołga. O Jezus, musimy coś wymyślić, coś wymyślić. Ale tu nie ma co już wymyślać. Chyba, że... Ała, ła, ła, ła. Dlaczego ja o tym nie wiedziałem? No wejdź do tego. No dobra, czyli mam wejść tu, tak? O, właśnie a propos, szukam apteczek. Dzięki, musiałem wszystkim się zająć. O. Nie mówcie, że kolejny czołg. Nie, to tylko Niemcy. To tylko Niemcy. Zjedz apteczki. O, i ile trupów. Ale to smutne. A i czołg. Nawet dwa. Ja nie chcę nikogo defitować. Au, au. No skąd? 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 Głupi oszust. No poczekaj, biję na razie nieśmiertelnego typa. Jezu, źle ma helpa. Aha, czyli po prostu to był mój nemezis. Musiałam mu z bara przywalić. Z bara, rozumiecie? Z bara. Artyleria najlepsza. O, dostałem snajper. Zamiast za bara. Nie, chyba wolę jednak mojego Bariusia. No to mam iść wyżej? No to wyjdę wyżej. Nie wiem po co, ale wyjdę. Cześć kolego. Ha. C2? Ziewas. Chodziło o input lag na konsolkach i daj zdecydowało na opcję wyłączenia wygładzania krawędzi. To ma sens. Hahaha, znowu mnie biją. Przestańcie mnie być. Zostawcie mnie. To jest znęcanie się nad streamerami. To jest nieuczciwe. Znaczy, może to nie wiem, czy nie jest uczciwe, czy nie, ale. Na pewno to nie jest miłe. A, dobra, tu jest zejście. Wybuchło, idziemy w tą stronę. I pierdyliad różnych wrogów, no oczywiście. Jak przywalić to całą grupą. A ja jeden Amerykaniec, muszę wszystkich bić. O, przynajmniej jeden z głowy, może bić nawet. Hahaha! Dobra, chodźcie na solo, albo i nie. I idę sobie stąd. Nie lubią mnie. Biją mnie. Ja nie lubię, jak się mnie bije. Jestem wrażliwy człowiek. To, że kogoś czasami zabije, to nie znaczy, że od razu trzeba mnie bić. Od tyłu ich zajdę.
I ja na tym rzucę. Like a badass. O kurde, Luke, jest, dobra, idę stąd. To był tylko prank. Dobra, ale tędy nie pójdę chyba, nigdy cię. Ja bo muszę iść tam. Dobra, ostrożnie, wybijemy wszystkich co do jednego. Dobra, jeszcze zostało. Jezu Maria, jest za dużo. To jest nieśmiertelne, nieskończoność jest? To jest oszukaństwo. No i mi się kończy amunicja. No, wszyscy. Trzeba wymienić broń, trzeba wymienić broń. Ten typu jeszcze żyje, mogę zabrać jego broń. Nie mogę zabrać jego broń, bo zniknął! A! O! A propos. Dzięki. To się ceni. Szlak. Jolo. Jolo. O! To jest Kacper. Duszek Kacper. O, cześć koledzy. Cześć kolego. Czy tam jest apteczka? Czy tam jest apteczka? Tu jest apteczka, tu jest apteczka. Hopa, hopa, hopa. Dajcie mnie więcej apteczek. Nie obrażę się. Apteczki, apteczki. O, co my tu mamy? Ale ten mój jest wysoki. Aha, czołg tam. Są dwa czołgi. Guys, we've got a big problem. O kurde. Teraz to jest problem. Dobra, nie ma co się bawić. Nie ma co się rozdrabniać. No. Aha, wysadzi. Wybuchnie i skąd explode? Jezu, jak eksplozji. No, Michael Bay byłby dumny. I ten czołg. O, jakie to było piękne. Bum, jeszcze jaka eksplozja na koniec. Nice. Jedna z trzech misji ukończona. Jeszcze dwie misje i kończyliśmy mocha. Jest to całkiem spoko. Jest nawet całkiem spoko, jak na grę z 2005 roku, jak która wyszła na, cóż, na sprzęt, który był dwie generacje temu. Ale to bez jaj jest nawet nieźle. Choć jest no śmieszkowo, troszkę. Pa, ostatnie piękne. Tak, dzisiaj kończę, przecież dwie misje. Dwie misje to jest ile? W pół godzinki roboty? Dlatego też dodałem trzecią grę do MGS lub w sumie drugą grę. Zaraz po skończeniu mocha zaczniemy grać w Rosję. Farmhouse Liberation. Procesor 299 MHz. Tak to wygląda. Ej,
Ramirez! Ramirez! Złodzieje z Call of Duty ukradli Ramireza. Amunicja. Ale muzyka tu jest taka miodna. Muzyka jest taka miodna. Hahaha. Idę stąd. Ej, ja nie chciałem go leczyć. Nie zależy na moich kumplach. Wolałem tą apteczkę zostawić dla siebie. Okej. Ja mi nie spodziewuję między wymiarami, czasem i konfliktami. I uniwersami. No scope. 360 zero scope. Skolboskop. Planoskopia. Dobra, guys, idziemy. Halo, ja szukam apteczku. O, na przykład. O, i tak jak nacisnę. Coś wysadziłem. Coś zrobiłem. Jeszcze Hendrixa brakuje. Nie kiakaj, nie kiakaj, bo go znajdziemy tu za chwilę. Ahahahaha. Oho, apteczka. Jezus Maria. Panie Rogers. A jednak będę wolał SG. Let's see. O. Panie, nie umieraj. Ramirez, żyj. Więc ja dla ciebie dałem moją cenną apteczkę, którą zamierzałem użyć tylko dla siebie. Okej. Oj, niedobrze, niedobrze. O, to jest garant snajperski. Coś nowego. Czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Thompson, Thompson, Thompson. O, innego wyboru nie mam, a apteczków też nie mam. A jak umrę, to będzie lip in pepperoni. A ja w sumie widzę, że mam jeszcze 3 revive'y. Haha. Dlaczego C2, a nie, nie wiem, C4? Gdzie jest... A ja pójdę bokiem. Aha, dobra, kłócałem cały czas. Jakie śmieszki. O, apteczek. Ale on zniknie, jak tam przyjdę już. Cześć, Ramirez. Ramirez, weź jak nie umieraj. Chłopie. Nie będę robił dla ciebie wszystkiego. Ty jesteś Ramirez. In the slow-mo.
No i umarłem, ale tam jest apteczka. Apteczka! O! O, o wiele lepiej. O nie, Ramirez umarł, Ramirez! Nie! Dołączę do ciebie, już raz. Ramirez, wybacz mi, mój przyjacielu. I umrę, umrę. Nie, to naprawdę jest tak ciężkie teraz. Jak tu nie ma auto-aima, no to kurde. To się śmie nazywać grą na konsolę. No przeskocz, przeskocz. Ja tu mam jakąś granata. Więcej granatów. Zakładam mam snajpę jeszcze, halo. A! Te jak dole. Aha, nie. Nie, tym bardziej nie. A nie. Co tam wybuchło? No wstań. O, dobra. Teraz jakoś to trzeba sticky peasy zrobić. Aha, nie. Leave me alone. A tutaj mamy skład drewna. Bez apteczek. A, tu mamy 1000 typów. Chyba też bez drewna. Jakaś broń jest i typu. Dobra, to zrobimy w ten sposób. To jest dwóch typów. A! O! On żyje! A nie, on nie żyje. Umarł. Aha. O! Także ja tak mam mało zdrówka. Tu jest apteczka, jak tu wejść? Ja weszłem! Wszedłem! O Jezus! O, dobra. O, granat. Ehe. Tu mamy typa. A propos granatów, łap. Cen dla ciebie, z przesyłką ekspresową. Dobra. Żarty żarcikami. O, choinka. Ej, nie strzelaj do choinki. Taką piękną choinkę wybraliście i co teraz? A, niepotrzebnie wyłaziłem, dobra. Wymieniamy snajpę na shotgunia. I módlmy się, że tu będzie zdrówko. Jest za to typu. Aha, umarł. Apteczka, szybko. Jest. Jest. Tutaj jeden typu był chyba. Nawet dwóch. O! Jak ja to taktycznie robię. Bierzemy revive'ów. Dobra, leczymy się. D
Dobra, tu jest jakiś typ, trzeba go sprzątnąć, bo może później być problematyczny. Dobra. Dobra, strzel busia i lecimy. Spokojnie. A! Dance! O, jaki fajny kolega. To uprawia autonate. Halo? Wszyscy? Proszę, niech to będą wszyscy, niech będą wszyscy, wszyscy, dobra. I amunicja, amunicja, szybciej. Apteczki! I piwnica, ej, znalazłem piwnicę. Oczywiście, nie możemy tych drewnianych drzwi, nie wiem, się kiedy zwalić, tylko musimy pieprzonym te cztery. Siema, wysadziłem drzwi. Ile tu kobiet? In the slow-mo. No przypadek, no przypał. Oh. Nice. O kurde, niedobrze. Przydałaby się bazuka, bo tu czuję, że mam jakieś szulgi. No właśnie. To jest jakiś typ. Przynajmniej tyle. Idźcie, pani Maron. Maron? Manon. Fajne imię, Manon. Zawsze chciałem mieć koleżankę o imieniu Manon. Serio? Wiedziałem, no ja po prostu wiedziałem, że tu będzie kolejny czołg. No raczej znaczy nie bez powodu by dali tam... wyrzutnie, no. To cofniemy się, pójdziemy na pięterko. Okej. Teraz na pięterko się wrócimy i z pięterka zestrzelimy czołga. Ej, typu, co ty robisz? O nie! Sierżant zniknął, umarł. Ej, serio, jak ja to mam przejść? Lol. No, to GG well played. GG well played. Albo jeszcze nie. Dobra, czy stoi teraz? Możesz, kurde, no nie. O! Byli wrogowie. Miło, że czekali, aż wysadzę. Głupi czołg. No i jedno. A będę mi się to zaczął od nowa, to kurwa, pieprze. Serio, tu nie ma czegoś takiego, nie wiem, quick save? No nie ma. Nie ma czegoś takiego, kolejny quick save. Nie może nic zapisać, ani nic.
Ta gra jest niepoważna, no serio. Serio, no halo. No halo. No halo. Ja to się popłaczę zaraz. Czy to jest naprawdę niepoważne? Czy to jest naprawdę tak niepoważne? Ja nie rozumiem śmierci, nie wiem, no. Jeśli byłaby jakaś po śmierci do checkpointu, który nie wiem, był 10 minut temu, to okej, żeby to zrozumieć, ale nie zaczynamy od początku misji, którą się już pieprzę od ponad 30 minut. Bo to jest już niepoważne. To jest po prostu niepoważne. No i zastanawiam się, co teraz zrobić. Bo serio, nie mam ochoty w ogóle powtarzać tego wszystkiego. Tym bardziej, że to tyle trwało. Gdyby nie to, że ta gra ma tak dobrą muzykę i mam nieco nostalgii do PS2, to... O, rany. Tragedia. Właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem. Nie. Nie. Wiecie, niech dobre wspomnienia zostaną dobrymi wspomnieniami. Nie ma co tej całej nostalgii niszczyć. Grając podobnie w coś, co no... okazuje się nie być takie dobre, jak się zapamiętało kiedyś. Po prostu się nie. Nie ma co niszczyć sobie wspomnień. Kiedyś nie było lepszych gier. Kiedyś nie mogło być lepszych gier. Po prostu mamy dobre wspomnienia. Wspomnienia zawsze będą wyolbrzymiały to, co kiedyś było. Nawet jeśli nie było takie dobre. Dobrze. Koniec. Dobra. Innego wyboru nie mamy. W sumie mamy wybory, ale bawić się w to nie będziemy.